To jest niesamowita sprawa. Słuchajcie, rant odmalowany, informujący o tym, że... Co robi radio? Radio prowadzi. Przy drugim etapie poszukiwań zaprosiliśmy Marka Draguna, przewodnika z Wilczego Szańca, aby Marek nas troszeczkę pokierował i wsparł informacjami, które gdzieś tam na przekroju licznych lat, które spędził w Wilczym Szańcu, żeby no gdzieś nam tam poprzekazywał te informacje, które udało się mu zdobyć od osób, które bywały w Wilczym Szańcu, które tam pracowały, bądź też informacje z licznych źródeł. Także na podstawie tych informacji powoli zacieśnialiśmy krąg poszukiwań. Dopiero oni ją budowali. Belki szklano-betonowe, wieniec ten wyleli, także to jest to. I teraz tu jest kwestia tylko tego typu, z której strony ta sala, bo tak, jeżeli wejście było tu, od tej strony, to jedni ci, którzy przyjeżdżali tutaj po latach i opowiadali, no to twierdzili, że to było z tej strony wejście. Znowu inni mówili, że z tamtej. Tam teraz... odpada, bo tam jest cała ściana, leży przy tej belce. No właśnie ja też jestem za tym, że to było od tej strony, od tej strony. Tam masz też wejście do kotłowni, więc raczej nie robili z tej strony, tam wrzucali węgiel. Bo tam jest ewidentnie kotłownia. No. I tam było zejście do dołu do kotłowni, techniczne. No. No to wtedy tu, no to jakby było ten, tutaj wejście, no to cała sala powinna być z tamtej strony. Tak, bo tutaj jest takie bardziej i teraz jeszcze jedna techniczne rzecz. Takie. Czy tutaj na sufitach, na stropach widać jakieś ślady po nie wiem, po ściankach, po czym, że była, albo na przykład na ziemi, że ścianka była, jakaś działówka czy inna. Znaczy tu są działówki różne. No to i to jest właśnie to. I teraz jeżeli było wejście, to ten korytarz, który prowadził, bo ta sala powinna być na całej szerokości budynku. Co mówiłem, po południu. A korytarz jest pośrodku, tak? Tak. Więc tu nie mogło być na całej szerokości, bo tu masz ten piec. To są takie techniczne pomieszczenia. To są płytki jeszcze, glazura. No to na 100%. Jeżeli tutaj są płytki, glazura, no to... To czyli, no to jest jak tutaj... Tam co żeśmy te zlewy wyciągnęli, to mogli mieć takie podręczne do umycia, tak? No właśnie to... Jurek Szynkowski, jak przyjechał ten Saltelsberg cały, już nie żyje świętej pamięci Jurek, no to z nim rozmawiam, prowadził grupę, on w ogóle się zapowiedział, że przyjedzie z grupą. I było tak, że Jurek ich oprowadzał, on wiedział, że tutaj on stacjonował, tak? I była taka sytuacja, że jak prowadził, to on przy tej grupie opowiadał i mówi do niego, znaczy udzielał mu głosu, tak? On tak... I dopiero jak tutaj jest wyjazd, ta brama południowo-zachodnia, to powiedział, że tu stałem właśnie i tego bez oka wypuszczałem, bo on go osobiście nie znał. Tego Stauffenberga, co nie? I teraz kwestia tego typu, że on zaburzył wszystkie dane, które były, bo jak się wjeżdżało tutaj, procedury były, to jak się wjeżdżało jedną bramą, południowo tą wschodnią, tak? To też się musiało wyjeżdżać tą południowo-wschodnią, jak się wyjeżdżało, to wjeżdżało jedną i wyjeżdżało drugą. Tą samą. A on uciekał tu i to by się logiki trzymało, że tędy mógł uciekać, bo jak się weźmie, spojrzy na plan kwatery, to od strefy? Tego miejsca... Nie. Strefa pierwsza, tak? I teraz on przyjechał na pewno od strony wschodniej, czyli tą bramą południowo-wschodniej. Zachodzi do Kajkla, Otrawa, to, uruchamia bombę i idzie właśnie do Lagebaraka, do Salinara. I odległość, no to jest, no... między 500 a 700 metrów, zależy którymi drogami, jak oni tutaj mieli te drogi, tak? Alejki, bo no i to jest około kilometra załóżmy, tak? I teraz kwestia jest tego typu, że jak on jest tu, stawia tą teczkę, jest ten wybuch,
No to przecież nie będzie szedł kilometr, jeżeli tutaj miał 100 metrów do tej bramy, tak? No, czyli logiczne, żeby tędy uciekać, tak? I wtedy uciekać, no i żeby jak najszybciej stąd wyjść, tak? To kwestia też, że pilnie wezwany niby do Berlina, tak? I on... Ludzie mówią, że jak mu się udało wyjść, jeżeli był na terenie strefy pierwszej i... No i go nie zatrzymali, tak? Tutaj, a tu zaraz były pola minowe. Zwierzyna wchodziła na minę i tu czasami jednokrotnie, wielokrotnie w ciągu dnia dochodziło do wybuchów. I oni byli święcie przekonani tym, że a jakaś tam sarna, dzikłoś tam sobie szedł. No i dlatego i... No i ten, co twierdzi, to właśnie, co przyjechał wtedy z tą grupą, to powiedział, że tamtędy to wypuszczał. To by się logiki trzymało, tak? I właśnie on powiedział też, między innymi, że wejście było od tej strony. Kolejne logiki, gdzie, sugerowała, tak, z strony tego schronu. Tak, gdzie wcześniejsze dane były, że to jest wszystko to, całe, jest to ta tablica jedna, co została tutaj postawiona, to już to świadczy o tym, że oni w 92 nie wiedzieli, który to jest miejsce. Wiedzieli, że ten budynek, ale z której strony, czy z tej, tak? I dlatego ta 92 była postawiona tablica tu, ta jedna, a tam w 2004, ta, co była dla upamiętnienia ruchu oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi, co jest ta tabliczka tam taka, tak? To, no to druga została postawiona tam, tak? Także jedno z drugim, wiecie, najżej miejsce, że w tym miejscu, no to tak, wychodzi... bo tam jest ten, no, te granitowe takie krawężniki porobione, to już dla turystów, nie? Później były robione. Tak, tak. Co alejka chodnikowa skręca, nie? Tak, ale tam droga była. Aha, tak, i dlatego to, co zostało tam, ten nasyp i wszystko, to jest po to. I teraz słuchajcie, bo to jest barak, ten, w którym... znaczy, Lage Barake. Ten budynek tak wyglądał. Czyli widzicie, jest ten drewniany. To są szczytowe okna po zamachu, czyli też od szczytowej ściany te trzy okna, prawda? Tutaj widać. To by się zgadzało. To by się zgadzało. I teraz kwestia, która strona? Czy ta, czy tamta? Jedni, czyli do 2008, do przyjazdu tego, co oprowadzał Jurek, który powiedział, że go wypuszczał. Wejście było tam. I on w ogóle drogę ucieczki i to wejścia wszystko zaburzył, tak? No i on twierdził, że wejście było tu. No i teraz... No, facet, który tutaj był, tak? I to nie było. Dwa drzewa stoją, to jest miejsce, jakby nie patrzył. Wiesz, co mnie interesuje? Tam mamy wciąż, no właśnie, się czepią te wejścia do kotłowni. Gdyby to było gdzieś widoczne, na którym zdjęciu, tak? To by można było określić orientacyjnie te zdjęcia, tak? Bo tam na pewno jakiś mały murek wystawał. Jak się schodziło w dół, to takie... Tak, tylko że teraz tak. W innych barakach widać, tak, nie? Jeżeli chodzi o kwestię strony, to teraz tak, tak jak mówiłeś, drzewa, po tym trzeba patrzeć, tak? Czyli jeżeli zdjęcie było robione, wtedy trochę aparaty były inne, co nie? Te perspektywa odległości to była tam różnie odliczana, mniejsza, większa odległość, w każdym razie to. Trzeba patrzeć po drzewach, tak? Czyli jeżeli byłoby jakieś, albo na przykład rodzaj, no tutaj nie widać, tak? Na tym, ale to z tego, co wychodzi, to tutaj wychodzi mi, że to jakieś drzewa iglaste, tak? Tak? Raczej, co nie? Bo to, no wiadomo, no mówię, zdjęcie to jest zdjęcie. Ale druga sprawa, zdjęcie budynku tutaj nie ma akurat w tym, ale ja sobie robiłem taką ocenę właśnie po tym przyjeździe, to tutaj są takie krzaczki w ogóle. I teraz była szczytowa, jak była ta szczytowa z jednej strony i z drugiej strony. Są takie krzaczki. I teraz, jeżeli jest zdjęcie z tymi krzaczkami, z tymi drzewami, tu wszystko jeszcze z siatką maskującą, to na jednym ze zdjęć jest wejście od tej strony. Tylko teraz tak, jak te zdjęcia były wywoływane, bo to były klisze, tak? I teraz klisze można było tak wywołać i tak wywołać. I wtedy jest obrót. Szanowicie, nie? Tak. Dokładnie. I są zdjęcia na przykład, często się teraz zdarza, archiwalne, które to jest to samo zdjęcie, ale odbite. Tak. I to są takie lustrzane odbicia, co nie? I teraz, no tutaj to jest, powiem szczerze, że wasze chłopaki takie zadanie, znaczy zadanie, no myślę, że tutaj roboty kawał już że zrobiliście dobrej, a jeszcze jak się ustali w ogóle, które to wejście było, gdzie była ta sala narad, no to chylę czoła, naprawdę. A więc przystąpiliśmy do działań. Chcąc zweryfikować, gdzie było wejście, dokopujemy się właśnie do ściany, co nie jest prostym zadaniem, ponieważ no niestety, ale wokół każdego z obiektów, przy których kopaliśmy, no jest, wychodzi masa gruzu, prętów zbrojeniowych, więc każdorazowe wbicie szpadla
To jest mniej więcej głębokość 5 cm max, tak? I coś nas zatrzymuje. No, nie lekka praca, ale trzeba było ją wykonać. No więc tak, tutaj na chwilę, a może już na zawsze, wstrzymujemy kopanie w tym ciągu, ponieważ tutaj ciągle nam się ciągnie mur taki fundamentowy. Jeżeli by tu gdzieś miało być wejście, to on by był w jakimś miejscu przerwany. Ewentualnie jeśli wejście było powyżej tego miejsca, no to już byśmy napotkali jakiś wylewkę przed wejściem. Schody betonowe lub tak zwana ta wycieraczka betonowa, nie? Na której podejście, trzepanie butów. Tak. To już by tutaj było. Maskowe wejście prawdopodobnie, no bo wejście na pewno było zamaskowane siatką, tak? Jest to myśl. To teraz... Z drugiej strony na tym zdjęciu masz dwa drzewa przed samym wejściem. Tak, i tam są dwa pnie. I też widać u góry, jakie są te pałąki na siatkę maskującą zrobione. Było przeżycie. Też ten czterokolorowy tam był, nie? Tak. Przewodów, powiem tobie, na pęczki w środku jest. My tylko je na boki odsuwamy. Medzianka. Kurde, rąbię mnie. Dzun. A co to jest za rura? To jest rura... stercząca pręt do siatki maskującej, tak jak na dachach były? Czy raczej hydraulika? Nie, to pręt. No ten pręt mnie zastanawia. Rura pręt. Ciekawe, czy nie ten, wiesz. No właśnie, z tego, wiesz, pałąka, nie? Z dachu. Co tu się dzieje? Powiedz, co tutaj widzisz? Widzę tutaj najprawdopodobniej stopień. Schody murowane są na... O kurczę, ale one elegancko wyglądają. Tak. Nóweczka. Trzeba to odgruzować, nie? Gdzieś był krótki szpadel. Ja mam. O, ale panie, rewelacja. To jest cudownie zachowane, tak? No to jest sukcesik. Bo to jest na tego. Tylko nie porysuj. Nie. Leć po mopa. Pięknie, no ewidentnie schody jak nic. Tak. Mhm. Ale bajka. Bez dwóch zdań, wiemy gdzie było wejście. Jedno z wejść. Ale też no, z tej strony, no, tak? Dobrze. Ktoś pamiętał, że z tej strony było wejście. Tak. To wcześniej opowiadał. Tylko, odległość. Że wiesz, odległość mu się pomyliła, tak? Dobrze, że grudem nie mieliśmy. Albo wiesz, on może też nie wskazywał w sumie odległości. Mówił, tak, że z tej strony. Tak. Ale to jest super. I po tych schodach wchodził Stauffenberg. Tak. Po tych stopniach Stauffenberg wchodzi. Wszyscy po tym wchodzili. Hitler, Göring, Mussolini. Czyli to są te schody. Przynieść piłę? To troszeczkę może ten korzeń jakoś stąd Ja mam siekierę, jest druga siekiera. To by się czego tego podjął. My winkiem sami sobie... Tak, nastawiliśmy się, że na rożnik. Tak. Tak, bo na tym zdjęciu, które pokazywałem, co jest wydrukowane, znaczy co w telefonie mam, że to dogadaliśmy sobie, że to narożnik jest. Ale to nie można tak, że od razu trafić. Ale bajka, ale one są piękne, nie? One są piękne. To jest nówka. Tu są lekko uszczerbione. Ja ci powiem, że je po wojnie było widać, tak? Tylko, że nikt nie przykładał wagi do tego. Bo one wcale nie są pożone grubą warstwą, tak? Dokładnie. Fantastycznie, że nie są przygruzowane, bo... Otóż to, że słup ten... Nie leży na nich, wiesz. No i że one nie są, wiesz, rozczłonkowane, rozparcelowane, że widzimy tylko fragmenty tych schodów. Ale zobacz, jak pięknie wyglądają. Teraz zobaczymy, czy mamy kolejny stopień. Karek, idź tu. Teraz widzisz, to satysfakcjonuje mnie, że ten wyjazd nie był daremny, że tylko się nie wypracowaliśmy, ale odkrywamy kawałek historii, tak? Tak, i co jest najciekawsze, że podchodzimy do tematu nie chaotycznie. Dobra, dawaj, okopiemy cały obiekt. Tylko informacje. To jest najlepszy motyw, jaki można zrobić. Analiza, dokładnie. Burza mózgów. Spokój. Tylko tak jak mówi Jarek, będzie miał nowe zadanie. Chyba lajka tędy. To jest niesamowita sprawa. Słuchajcie, rant odmalowany, informujący o tym, że no, żeby nie przywalić, jak już był zmrok. No, że jest brzeg schodów. Że jest brzeg schodów. I zobaczcie, ta farba siądzie się w tę stronę. Dobra, tego nie tykamy. Patrz, tu jest. Po całym ręciku, nie? Tego nie tykamy. Tego nie czeszemy, bo to zejdzie teraz, jak wychodzi na słońce. Chyba ona została chociaż na materiałach. Bo nie wiadomo, jak się zachowa przy wodzie, przy wilgoci. Szybko teraz zniknie. Teraz już szybko zniknie. Tak, bo wyschnie. No dobra. Jeszcze się nie kończą. Nie, tu jest jeszcze duży gruz. Przygnieciony.
Dobra, tutaj coś mówiliście, że stopień był w którym miejscu? Tu leżał kawałek stopnia. Najprawdopodobniej go korzenie podniosły. Musiał być uszkodzony. No i tam można go obejrzeć. Aha, to jest to. Dobra. I ty, Krzysiu, mówiłeś, że tam już masz koniec, tak? Tu już mam na razie schodów. I tu już jest to wypłaszczenie, tu już jest wejście do budynku. To jest ostatni stopień. Jest cały czas widocznie piękny ten biały pasek na rancie schodów. Rewelacja. Jeszcze się próbuję dokopać jak szeroki. To już jest ostatni stopień na... Okej, okay, czyli tak naprawdę jakbyśmy usunęli ten korzeń, to bylibyśmy przeszczęśliwi. Tak, to już by tak. Było wejście do budynku. Czy siekierą idzie nam go porąbać z lewej, z prawej? Nie. Z biura. Z biura z lasów. No, fajny jest, nie? Gość. No. Dobra, to tego specjalnie nie wytnę na filmie, żeby to usłyszał, bo nie mówimy, że on jest taki fajny. To farba. To trzeba wszystko odkładać tak. Na boki, będziemy je rekonstruować. Trzymaj. No grubo, trzeba uważać z tym cięciem, kuźwa, żeby nie pokruszyć tego. Te schody są dla mnie tak ważne, że to jest głowa mała. Są chyba najważniejsze schody na terenie całego obiektu. Na terenie kurde Warmii i Mazur. Mieliśmy właśnie uderzać na salę narad, żeby kontynuować wycinanie korzenia i pozostałości tego drzewa, by odsłonić te schody. Niestety, o, jak słyszycie, najgorsze jest przed nami. Za to mamy w ekipie tutaj twardzieli, którzy są przygotowani. Mówi, że jak prawdziwy kopacz parasolki nie używa, bo nie może sobie rąk zajmować. Czasami podobno się pojawia problem, jak już worek zaparuje. Ale co to dla takiego poszukiwacza? To żaden problem. Dobra, przechodzimy, zabezpieczamy schody, żeby ta fajna farba na krawędziach schodków, tych stopni, się nie rozmyła po deszczu. No zobaczymy, no i jak można spróbować to uratować, to postaramy się to uratować. Który pięknie później odtworzymy. Tak. I to jest podmurówka pod stopą. Mhm. Wszystkie fragmenty zebraliśmy i będziemy to odtwarzać. Nie, wyjdzie. Nie, wyjdzie. Mogę jeszcze bardziej zabić. Fajnie, bo się wszystko odyga, nie? Jakby był drugi, nie? A ładne stopki to są. Dalej. To jest kółko takie, czyli drugie kółko. Co? Myślę, że damy radę, no. Ale robaczy. Brawo. No i mamy całe 3 stopnie. Raz, 2, 3. Pięknie. I kawałki kaloryfera. I kawałki kaloryfera, który wyleciał przez... Przestrzeń sobie. Podróż. Spróbujcie wyciągnąć ten korzeń, kawałek, który jest urwany. Ja o ten. Myślę, że on wyjdzie, bo on... No to właśnie dlatego spróbujcie teraz. O. Sam też coś zrobisz? No. Szalala. A to jest to w ogóle ani myśli. To jeszcze wrośnięte w ten korzeń chyba, nie? Tak. A spróbuj za kątownik chwycić. Jest, sztywny. To jest wyższa szkoła jazdy.
Ja ci takie ujęcia zrobię, że zobaczysz, cię na laskę poprzerabiam i cię powstawiam na tym filmie. Zobacz, jak kolega się z ciebie śmieje. Widzisz? Ja cię nie przerobił zaraz. No. Zagadniemy go z Zubości, jak się patrzy. No. Cześć chłopy. Dzień dobry. Serwus. Ale jajca. No. No jo. Musieliśmy pozbawić dalszej części tego kątownika, bo korzeń był wrośnięty. Mm. Tutaj. Albo korzeń, albo... A to jest centralnie na środku, nie? Te schody czy nie? Nie. Nie. Pięć okien od tamtej strony, 9 teoretycznie powinno pozostać w tę stronę. W jednej trzeciej. No, no. Nie może będzie szkoda. Tak może zostać? Pięknie. Elegancko. Bajka. O, zakupałem. Dobra. No i witajcie. Mamy kolejny dzień ciężkich prac, jak widzieliście. Mocno poszukiwaliśmy tego miejsca, gdzie mogło być główne wejście do obiektu Narad, do sali, do obiektu numer 3, gdzie miał miejsce zamach na Adolfa Hitlera. No i co? No i udało się, tak jak zobaczyliście przed momentem. Była to ciężka praca, ale nie ciężka praca przede wszystkim łopatą i nie obkopywaliśmy całego obiektu wokół, żeby trafić po prostu prędzej czy później na te schody, tylko to była ciężka praca umysłowa, ponieważ dużo było, tak, dużo analizy było zdjęć, dużo było analizy materiałów, dużo analizy i podanych informacji przez informatorów, którzy tutaj na przykład przewodnicy nas odwiedzali, bądź na przykład Marek Dragon, którego już znacie z tych filmów. Również Wojtek Kozioł, też przewodnik, bardzo dobry przewodnik tutaj na terenie Wilczego Szańca, którego Wam niebawem przedstawię. No i znaleźliśmy to wejście i ono tutaj zmieni nam historię, ponieważ dzięki temu, że mamy te schody, będziemy mogli się w sposób prawie że wirtualny poruszać już po tym obiekcie, no bo wiemy, gdzie było wejście, korytarze w jakim miejscu rozchodziły się na lewo i prawo. Teraz musimy ustalić, z której strony był zamach, czy z lewej strony, czy z prawej. Myślę, że damy radę, nie? Prędzej tak. Czy później. Zdania są podzielone, ale no to jest wszystko do ustalenia. Tak, także dzięki, że nas oglądaliście. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał, no bo na dobrą sprawę mogliśmy to wszystko zrobić, ale tego nie nagrać i byście tego nie zobaczyli, a tak chociaż możecie przebrnąć przez tą całą historię z nami. Widzimy się niebawem, bo mamy w zanadrzu już kolejne mocne tematy, także dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.